Ja chciałem Wam powiedzieć o wadze zabezpieczeń. Ostatnio miałem pracę, dwie prace, które wykonywałem na dachach. Wiecie co, ja nigdy nie lubiłem wysokości. Nie lubiłem wysokości, bo zmienia się perspektywa i na wysokościach masz całkiem inną możliwość funkcjonowania. To nie jest ziemia, tam z wysokości zawsze można spaść. I wiecie co, ja sobie prowizorycznie zawsze robiłem zabezpieczenia, sam je wykonywałem. I na tych zabezpieczeniach zawsze się umęczyłem i nigdy... Tak naprawdę nienawidziłem schodzić do krawędzi, dlatego że tam jest już tylko po prostu upadek. I na tych własnoręcznie zrobionych zabezpieczeniach zawsze się męczyłem, dlatego że tylko jedną ręką musiałem się trzymać, a drugą wykonywałem jakieś zadanie, więc to zadanie zawsze było wykonywane nie do końca dokładnie i potrzebowałem wiele, aby po prostu stamtąd nie spaść. Ale kiedy zainwestowałem w zabezpieczenie, jestem w stanie funkcjonować w każdym jednym miejscu i żyć na krawędzi. I wiecie co? Tak samo jest w życiu duchowym. To miejsce, w którym jestem, jest miejscem dlatego, że ja w swoim życiu miałem wiele zabezpieczeń. I inwestujcie w zabezpieczenia, bo one dadzą Wam możliwość funkcjonowania w każdych jednych warunkach. Nieważne jak będziesz wysoko, na jakiej krawędzi będziesz stał, nigdy po prostu nie spadniesz. Ja dzisiaj jestem w stanie stać na krawędzi i patrzeć nawet z 30 metrów w dół. Nie boję się tego zrobić. Kiedyś nienawidziłem tego stanu. Tak samo jest w rzeczywistości duchowej, nienawidziłem wielu miejsc, dlatego że one były dla mnie bardzo niebezpieczne. One powodowały mój dyskomfort, a kiedy czujesz się, kiedy funkcjonujesz w dyskomforcie, zawsze będziesz robił rzeczy niedbale, a Słowo Boże mówi, że przeklęty ten, który robi Boże rzeczy niedbale. Zawsze ufaj Bogu, tak naprawdę ja zaufałem w zabezpieczenia. One, wiecie co, one pracują za Was. To jest coś, co pracuje za Ciebie, nie potrzebujesz w ogóle się wysilać, możesz stać, możesz spać, ale zabezpieczenie zawsze będzie funkcjonowało i pracowało za Ciebie, a Ty będziesz spokojnie wykonywać swoją pracę. Amen. Wiecie, to jest ważna rzecz, ponieważ moje życie również tak funkcjonuje. Mnie często ludzie pytają, dlaczego ja nie boję się czegoś. To nie jest prawda, że lęk nie przychodzi do mnie, on przychodzi. Do każdego przychodzi lęk. Lęk nie przychodzi tylko do ludzi, co nie mają przed niego płatu mózgu. Rozumiesz? Tylko tacy ludzie nie odczuwają fizycznie lęku. Tylko tacy. Każdy odczuwa lęk, kto ma prawidłowy mózg, kto nie ma zniszczeń. Natomiast ja rozpoznałem Boże metody zabezpieczenia mojego życia. I ja dzisiaj wiem, że jeżeli ja stoję na jakiejś prawdzie, to niebo i ziemia przeminą, a ja zostanę. Mnie nie ruszy nic. Nic. Rozumiecie? Bo stoję na określonej formule Bożej i koniec. Wierzę w nią, choćby nikt inny nie wierzył.